jestem cały czas w nowych planach, nowych projektach. W październiku, listopadzie zaczynamy nowe próby w Teatrze Kapitol w reżyserii Jerzego Bończaka. Mam nadzieję, że ponieważ niedawno rozpoczęłam swoją nową przygodę, nową drogę, nawet miałam dwa debiuty reżyserskie tym razem i pierwsze to było słuchowisko dla Audioteki, które wyreżyserowałam. Miałam przyjemność wyreżyserować 10 30-minutowych odcinków dla słuchowiska dla młodzieży. Wyreżyserowałam pod względem dubbingu film, który w tej chwili jest w kinach, Mru i ja. Więc reżyseria dubbingu była moja. Ze wspaniałą obsadą Małgorzaty Sochy, Piotrka Adamczyka, Danuty Stenki. No i teraz mam nadzieję, że znowu kolejny projekt reżyserii dubbingowej przede mną. Jest to dla mnie nowe wyzwanie, ja jestem zadaniowcem, więc staram się z tego wywiązać najlepiej jak potrafię. Ogromną radość i ogromną frajdę mi to sprawia, że jest to cały czas około zawodowe, ale jednak jest to zupełnie nowa ścieżka w mojej drodze zawodowej, która się przede mną otworzyła i sprawia mi to ogromną radość i wydaje mi się, że kolegom, którzy ze mną współpracują teraz na troszeczkę innych zasadach, też sprawia to ogromną radość, bo znamy się, lubimy, szanujemy i nagle gdzieś się zmieniają nasze relacje, ale cały czas one są bardzo przyjacielskie i ja wiem, na czym polega zawód aktora, więc mi jest łatwiej przekazać pewne emocje, pewne uwagi kolegom, którzy siedzą za mikrofonem. A jest coś takiego, co by Pani chciała wyreżyserować? Jest mnóstwo takich rzeczy. Ale jak się okazuje potem, jeżeli chodzi o teatr, ja czytam sztuki, które bardzo dużo scenariuszy czytam i jak już myślę sobie, że o, to jest coś, co mogłabym i chciałabym wyreżyserować i mam na to pomysł, tak się wczytam w głębiej, to rozumiem, dlaczego ta sztuka, a nie inna mi się podoba, dlatego, że tam jest rola dla mnie. I jednak ta aktorska bestia jeszcze na tym etapie wygrywa. Ale niektórzy też grają w... Ja bym chciała to rozdzielić. Nie chciałabym grać i reżyserować. Wtedy nie mam reżysera, a reżyser nie ma aktorki, więc to nie do końca mi się podoba.